A za mną w tle pan jest z zespołu obrzędowego, bo mamy dzisiaj powiatowy przegląd teatrów obrzędowych w Drelowie. Są to Lewkowianie, a czeka na nas jeszcze jeden zespół. Zgadza się, czeka na nas jeszcze zespół Zawsze Razem z Woli Głowskiej. Powiatowy przegląd teatrów w Drelowie to taki matecznik chyba Drelów stało się tych teatrów obrzędowych. Zgadza się, no spotykamy się już 18 raz, więc pełnoletniość swoją obchodzimy tego roku. Można powiedzieć, że o kondycji naszych teatrów obrzędowych na naszym terenie no, na pewno nie świadczy dzisiejsza frekwencja, ponieważ zeszłego roku mieliśmy zespołów 7, no, w tym roku tylko 2, no, ale wiele czynników się na to nałożyło, między innymi głównie czynniki zdrowotne, więc tą frekwencję było ciężko zebrać, no ale mimo wszystko warto to organizować, ponieważ jest to jedyny, można powiedzieć, przegląd przed etapem ogólnopolskim, bo nie ma tutaj tak jak w przypadku kapeli śpiewaków etapu wojewódzkiego, który odbywa się w Muzeum Wsi Lubelskiej, tylko jest bezpośrednio od powiatowego, już od razu zespoły lądują, z czego oczywiście z całego serca życzę, właśnie na tym etapie ogólnopolskim w Stoczku Łukowskim, w tym sejmiku najważniejszym. Mimo że teatrów niewiele, to będzie oceniało profesjonalne jury. Jak najbardziej. Główny inspektor od spraw teatru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, pani Iwona Niewczas, która już od naprawdę wielu, wielu, wielu lat i ocenia, i później przygotowuje te zespoły, ponieważ trzeba przypomnieć, że oprócz przeglądu odbywają się także dzisiaj konsultacje, głównie po to, żeby zespoły właśnie z naszego terenu, z naszego w tym przypadku województwa, bo to są międzywojewódzkie zmagania, zaprezentowały się jak najlepiej. Mamy Dokudów, mamy Wolę Głowską, ale przecież sam Drelów też słynie z teatrów. Jest tutaj prężna grupa teatralna. Dlaczego akurat nie widzimy dzisiaj Drelowa? Rzeczywiście, no, przybieramy się już od chyba 3 lat z tym scenariuszem. Ten rok miał być przełomowy, no ale niestety frekwencyjnie jakoś nie dopisało albo za późno się po prostu na pisanie scenariusza zabraliśmy. Dla ciekawostki powiem, że nie tylko drelowska ekipa, bo jeszcze panie z WORS miały chęć, no ale za późno troszeczkę się za to zabrały, więc no, liczmy na to, że w przyszłym roku już na pewno reprezentant gminy zawita właśnie na tych deskach teatrów obrzędowych w Drelowie. Dziękujemy za to kciuki, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca. Łąki umajone, góry, doliny zielone, walcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki, walcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Elu, z tej wełny to dla ciebie zrobił sweter. A ja myślała, że wy dla siebie te wełnę szykujecie. Oj, dzierż, takie czerwone dla mnie, ja już za stara na takie kule. Ale dla ciebie to będzie ładny. Pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków. A ja poproszę niosa, co pożyczała. Tak rano na piekli już? A rano wstała, zaniesiła. Zanim krowy podoiła, to pełna dzieża narosła. Ranek to panek. Oj, jaki mięciutki, a jaki pachnący. Ale zachudźcie, sąsiadko, zachudźcie, siadajcie.
Ale wy do tego chleba to chyba mleko dajecie też, siadło. A tak, daję siadłe mleko do roszczyniu, a potem daję kartofle. To chleb dłużej świeży, nie pracuje jej tak prędko. No ale zachódźcie, zachódźcie, siadajcie. A usiądę, usiądę. Ale z was to dobra gospodynia, oj dobra, dobra. Ale opowiadajcie, co tam słychać, bo wasz Michał sołtysem, to i do was ludzi więcej przychodzi, tu i wiecie coś więcej ode mnie. Opowiadajcie. Szanter i z dym tu pusewka z gałganami. Teraz!